Nie zgadniesz, kto w dzieciństwie był moim bohaterem? Chuck Yeager. Skąd wiedziałeś? Czytam w myślach. Brian, miałeś lecieć do Provincetown. Lowell znalazł przeciek w układzie paliwowym. Powinieneś to zobaczyć. Ted? W Sandpiper Air traktujemy bezpieczeństwo priorytetowo. Mamy najlepszego mechanika w Nantucket. To istny geniusz. Ted Cobb, to Brian, mój brat i drugi pilot. Ted Cobb z miesięcznika Najemnik? To ja. Uwielbiam twoje artykuły, szczególnie ten czteroczęściowy o wysysaniu ran. Byłem z niego dumny. Czytałem Najemnika, kiedy latałem na Mystique. Mieszkałem tam 2 lata. Piłeś kiedyś u Basila? Nazwał koktajl na moją cześć. Nagły zanik pamięci. Raz weszła księżniczka Małgorzata i wyjęła papierosa. Złapałem za pochodnię. Ale miałeś pisać o Joe. Kto to jest Joe? A, tak. Powiedz mu, jak leciałeś z sułtanem Brunei i nawalił ci silnik. Zaraz, to byłem ja. To może jak oblodziło ci skrzydła i musiałeś przymusowo lądować. To też byłeś ty. Ale ja miałem życie. Nie lubię się chwalić osiągnięciami, ale mam tu statystykę. Brian, w jakiej firmie latałeś na Mystique? Iguana. Jesteśmy wstrętni, ale dolecimy. Banda świrów. Nie to mówisz? Raz wiozłem gromadkę modelek na sesję na St. Thomas. W pół drogi trzasnął silnik i musiałem siadać. Będę lądował. Wylądowałem i oto jestem na bezludnej plaży ze wspaniałymi babkami, które szukają u mnie oparcia. Na szczęście je miałem. Pójdę po kawę. Nie powiedziałem im oczywiście, że niedaleko jest hotel. Potem wsadzę sobie kość do nosa i zatańczę Lambadę z Fej. Dzięki, Joe. To kapitalne. Hackett. Czy Ted mówił coś o mnie? Tak, że jesteś najseksowniejszym facetem, jakiego zna. Naprawdę? Jak idzie wywiad? Nieźle, tylko że nie ja biorę w nim udział. Co wy tu jeszcze robicie? Nasiąkamy lokalnym kolorytem. Ja nasiąkam już drugim. Piękny bursztyn. Potrzebuję anegdoty. Dobrze trafiłeś. Było to w 67. Dopij i żegnaj. Dziób mu się nie zamyka. Brian olśniewa Teda swoimi opowieściami, a ja nie pamiętam nic ciekawego o sobie. W końcu też jestem interesującym facetem. Co mówiłeś? Nic takiego. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra to, że naprawiłem samolot. A zła? Jestem opętany przez diabła. Albo ambrozja wcześniej pyli w tym roku. Stawiam na diabła. Po co ja rywalizuję z Brianem? Mam swoją historię. Zbudowałem tę firmę własnym potem i plwociną. Joe, to obrzydliwe. Jestem uosobieniem amerykańskiego sukcesu. Jeśli Ted Cobb tego nie widzi, będę musiał otworzyć mu oczy. Na trzeci dzień dziewczyny obrały mnie królem. Samolot naprawiony, startuj. A magiczne słowo? Kastrat. Już mnie nie ma. Chodźmy, opowiem ci historię Sandpiper Air. Historia jest dla wymoczków. Ja szukam tematów z zębem.
No to wróćmy do biura. Później. Polecę z Brianem i zobaczę, jak działacie. Jak wrócisz, zapraszam na obiad. Przykro mi. Umówiłem się już z Brymanem. Brymanem? I dlatego małże są jedynymi mięczakami, które mają strefę erogenną. O, tutaj. Joe, uciekaj. Norm, patrz, kto przyszedł. Dlaczego nie jesteście na rybach? Jesteśmy dużo bliżej niż poprzednio. Czuć nawet morską wodę. To słone orzeszki. Fakt. Szliśmy do naszego przyjaciela O'Shea, zobaczyliśmy ten lokalik. Norm zaproponował, żebyśmy wpadli spytać o drogę i ulegliśmy urokowi tego miejsca. Nie mamy takiego w Bostonie. To co, Norm? Zaorzemy coś? Za rogiem jest pub z wielkimi kuflami. Patrz, to Brian i ten dziennikarz. Przysiądźmy się. Zaraz. Nie chciałeś zabrać mnie na obiad. Jestem tu tylko po to, żeby nie wyglądało, że łazisz za nimi. Dlaczego mi nie powiedziałeś? A polazłabyś? Jasne, że nie. Serwuję na lotnisku obiady. Nie zamykam interesów w porze obiadu, żeby iść na obiad. Chcę, żeby facet wiedział, co traci. Patrz, to Brian i Ted. Możemy się przysiąść? Jasne. Kiedy wyszedłeś, przypomniałem sobie o pewnej niezwykłej przygodzie. Wreszcie. Wystartowałem z Hyannis z kompletem pasażerów, kiedy nagle uderzył szkwał. Powiedziałem ludziom, żeby zapięli pasy i mocno się trzymali. Dobre, są im dalej. Waliły pioruny. Błyskawice przeszywały niebo. Zegary latały jak opętane. Nagle wysiadł silnik. I wpadłeś w korkociąg. Nie, uruchomiłem go, ale traciliśmy wysokość. I musiałeś wodować. Nie, wyrównałem tuż nad grzbietami fal i wróciłem na Nantucket. Przymusowo lądując. Nie, wylądowałem normalnie. Jakieś ofiary śmiertelne? Ciężko ranni? Cokolwiek. Jeden z pasażerów krzyknął: o Boże. Rozumiem. Muszę zatelefonować. Nie podoba mu się, że nikt się nie zabił? Co ty tu robisz? Co masz na myśli? Helen serwuje obiady. Zamknęła bar w porze obiadu, żeby iść na obiad? Pilnuję, żebyś nie wychuśtał mnie z reportażu. Nie mam takiego zamiaru. Wszystko mi odbierasz. A jak było na moim bierzmowaniu? Miałem właśnie...